prezydenta przywitać Państwa bardzo serdecznie, otworzyć pierwszą wystawę tego typu minerałów w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze i mam nadzieję, że to będzie nie ostatnia wystawa. On jest książkami tytanów. Tamte dwa agaty to są zawodnicy. Ilu lat potrzebował Pan na zgromadzenie tak dużej kolekcji? No, około 20 lat. To były początki, kiedy zaczynałem w latach 70., 70., 71. roku. Jak to się zaczęło? No, jak wiele spraw, po prostu już takie stereotypowa taka odpowiedź, przypadek, no, zwykły przypadek. Kiedyś będąc, ponieważ jestem też przewodnikiem, oprowadzałem wycieczkę z Górnego Śląska i znaleźliśmy się na złożu Miedzianka. Zakończyliśmy wycieczkę w Janowicach i przechodziliśmy do Ciechanowic obok nieczynnych już wyrobisk górniczych i obok hałdy jeden z uczestników wycieczki zapytał mnie, co tu było eksploatowane, więc odpowiedziałem i po prostu zapytał, czy mógłbym pokazać, ponieważ była tam eksploatacja również miedzi, czy mógłbym pokazać tą miedź, więc podszedłem na hałdę i znalazłem chalkopiryt, jak się później to okazało. Nie wiedziałem jeszcze, że to jest jeden z minerałów miedzi, chalkopiryt. Więc pokazałem ten znaleziony kawałek chalkopirytu i uczestnik wycieczki zapytał, jak się ten minerał nazywa, więc powiedziałem miedź rodzima, bo tylko taką znałem. Oczywiście podziękował i odchodząc usłyszałem z boku zawołanie, panie przewodniku, na momencie podszedłem do takiego starszego pana, który z jakąś panią wydłubywał tam, rozkruszał jakieś kawałki minerałów i skał. Przedstawił mi się Maszankiewicz, powiedziałem Fałdziński. Nie znałem tego nazwiska, po prostu nie interesowałem się nigdy geologią ani mineralogią. Powiedział mi, panie przewodniku, to jest minerał miedzi, ale to nie jest miedź rodzima, bo miedź rodzima tak i tak wygląda. Natomiast jest to siarczek żelaza i miedzi, chalkopiryt. Podziękowałem i odszedłem razem z uczestnikami wycieczki. Przepraszam, czy to był ten sławny nasz pan profesor od kamieni? Tak, sławny profesor mineralogii, jedna ze sław gemologicznych, mineralogicznych w ogóle europejskich. No już obecnie nie żyjący niestety. Więc po tym spotkaniu zacząłem się interesować ze względu na to, żeby nie być przez uczestników innych wycieczek w przyszłości zaskoczonym. Zacząłem się troszeczkę interesować mineralogią, zgładziłem literaturę i po prostu będąc na wycieczkach z grupami albo indywidualnie zacząłem gromadzić skały, minerały, szukać po prostu metod ich rozpoznania, rozpoznawać i tworzyć kolekcję. No i tak z czasem kolekcja się rozrastała, aż w tej chwili już ma kilka tysięcy okazów. Czy oprócz kolekcji, oprócz tej przyjemności zbieractwa, czy na tym można zrobić interes? Bo w tej chwili wszyscy patrzymy pod kątem ekonomicznym. Na początku jest pasja, czy później przy tej dużej ilości minerałów, jakie się posiada, przy wymianie z innymi zbieraczami, czy to może być również interes? Oczywiście może być, przypuszczam, znaczy mam pewność, większość kolekcjonerów chcąc rozbudować kolekcję musi część okazów wymieniać, względnie sprzedawać, żeby pozyskać inne, bo nie sposób jest zdobyć minerały ze świata nie posiadając po prostu pieniędzy, nie zawsze są możliwości wymiany, nie zawsze posiadane minerały interesują drugą stronę,
więc czasem trzeba normalnie te minerały sprzedać. Z tym, że no, najlepsze minerały powinno się zostawiać w kolekcji, nie powinny normalnie opuszczać właściciela, dlatego że to kolekcja się w takim układzie zubaża, a powinno się wzbogacać. To jest przepiękna wystawa. Pierwszy raz taką w ogóle oglądam, bo nigdy się nie interesowałam minerałami, bo to nie wiesz, ani to z moim zawodem nie było związane. Uważam, że to jest jedna chyba z ciekawszych inicjatyw tutaj Muzeum Przyrodniczego i całkowicie popieram tę ideę dyrektora Paczosa, żeby to muzeum o profilu przyrodniczym rozszerzyć również właśnie o minerały.